trzy komnaty. Turniejowa, sień, którą nazywamy dzisiaj pod przeglądem wojsk, oraz izba poselska wyróżniają się rozbudowanymi krańcami podstropowymi, które we fragmentach przetrwały do XX wieku i po uzupełnieniu można je dzisiaj oglądać. Jeśli chodzi o walory artystyczne, to trudno o nich coś wiążącego powiedzieć. Natomiast czytelna jest ikonografia wszystkich tych krańców. Salę turniejową na drugim piętrze wschodniego skrzydła Zamku Królewskiego na Wawelu zdobi jeden z trzech zachowanych w pełni renesansowych fryzów podstropowych. Jest on autorstwa dwóch malarzy. Hansa Dürera, który działał w Krakowie od 1527 roku, malując na zlecenie króla poszczególne sale i komnaty Zamku Królewskiego, który właśnie wtedy powstawał. Zaczęty przez niego w 1534 roku fryz nie mógł zostać przez niego ukończony z powodu jego złego stanu zdrowia. Zresztą malarz rok później zmarł, w 1535. Został on ukończony przez malarza wrocławskiego Antoniego Wita. W kompozycjach poszczególnych grup ścierających się rycerzy możemy dostrzec silne inspiracje przede wszystkim grafiką niemiecką, a mam na myśli przede wszystkim grafiki Lukasa Cranacha starszego, który rytował tego typu przedstawienia turniejowe na samym początku XVI wieku, w 1506 roku i 1509. Fryz przedstawia potyczki turniejowe polegające na starciu dwóch drużyn kopieniczych bądź rycerzy wyposażonych w miecze. Jest to tak zwany typ turnieju melee, polegający na odgrywaniu pewnego rodzaju scenek bitewnych, szranek grupowych właśnie. W przeciwieństwie do chyba najbardziej rozpowszechnionego też i w popkulturze typu turnieju tak zwanego tiost, gdzie dwóch jeźdźców ustawionych naprzeciwko siebie rozpędza się w celu strącenia z siodła przeciwnika. Turnieje rycerskie mają swój początek w Europie Zachodniej, we Francji, w Andegaveni czy też Flandrii. Pierwsze tego typu zabawy czy też starcia rycerzy organizowane były mniej więcej od drugiej połowy XI wieku. Następnie rozpowszechniły się na terenie całej Europy, a także Ziemi Świętej w czasie krucjat. W Polsce pierwsze turnieje rycerskie były organizowane na przełomie XIII i XIV wieku. Do Królestwa Polskiego przybyły one za pośrednictwem Śląska. W XVI wieku dokonała się pewna przemiana, jeżeli chodzi o turnieje rycerskie, co też dokumentuje inskrypcja znajdująca się na naszym fryzie. W wolnym tłumaczeniu głosi ona, że to, co kiedyś było brutalną wprawką w rzemiośle wojennym, miało za zadanie przyzwyczajać rycerzy do pola bitwy, stało się w pewnym momencie swego rodzaju dworską zabawą, spektaklem ku uciesze zgromadzonej publiczności. W XVI wieku, za czasów panowania ostatnich Jagiellonów, miało miejsce kilka tego typu turniejów tutaj na Zamku Wawelskim. Głównie odbywały się one z okazji uroczystości weselnych, zaślubin, zarówno za czasów Zygmunta I, kiedy wychodził za swoją pierwszą żonę Barbarę Zapolię, jak i Bonesforce później, a także kiedy wydawał swoje córki. Ostatni tego typu spektakl miał miejsce, kiedy Zygmunt August wychodził za Katarzynę Habsburżankę, swoją trzecią żonę. Wtedy też zorganizowano ponoć aż cztery tego typu turnieje tutaj na Zamku Królewskim.